Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Rozmowa Polskiego Radia 24. Emocje sportowe już nam się udzieliły, to teraz niech nas polityka poniesie. Andrzej Gawron, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panu, panie pośle. Dzień dobry państwu. Dzień dobry, witam serdecznie. Za nami wybory w słonecznej Hiszpanii. Doszukuje się pan jakiejś analogii, czy nie? Czy analogia? No tam też była zacięta walka do ostatniego momentu do wyborów. I są trochę te układanki takie polityczne są trochę podobne do polskich i moim zdaniem no ta... Przynajmniej do tych sondażowych. Tak, sondażowych. No a jeszcze też mamy dwa u nas w Polsce dwa miesiące, prawie trzy miesiące do wyborów, więc to się też może pozmieniać, ale rzeczywiście no wyniki już takie ostateczne, bo tam chyba czytałem 100% już okręgów policzonych, no to niestety no to niewyraźnie to wygląda, ponieważ będzie trudno stworzyć koalicję rządzącą. Ale prawica wygrała. Prawica to wygrała, jest jakaś pociecha. Tak, to jest, no nie. Odbierając palmę pierwszeństwa lewicy. To jest pociecha. No i co? Jako polityka prawicowego. I u nas po wyborach parlamentarnych będzie podobnie? Znaczy, może tak się zdarzyć. Może tak się zdarzyć, więc ja zachęcam, żeby wszyscy szli do wyborów, żeby frekwencja była jak największa i żeby jednak decydować o tym właśnie, jaki będzie wynik wyborczy, bo to jest święto demokracji, po to mamy ten głos, żeby iść do wyborów, zdecydować, czy ktoś ma sympatie prawicowe, lewicowe, czy centrowe, powinien iść i powiedzieć, jaki jest jego stosunek do formacji politycznych, zagłosować i wtedy te wybory rzeczywiście no, też mają taką większą wartość. Mm-hmm. Panie pośle, o Konfederacji prezes Jarosław Kaczyński mówił podczas tego minionego weekendu. Ja za wszystko, co przed wyborami się mówi, to jak gdyby to czasami jest tak, jak gdyby no, odczytywane w różny sposób, bo wiadomo, że każda partia chce mieć jak najlepszy wynik i no, stosuje różne tam też swoje wypowiedzi do tego, żeby ten wynik jak gdyby podwyższać. No tutaj rzeczywiście my chcemy wygrać dobrym wynikiem, takim, żeby samodzielnie rządzić, tak jak w poprzednich wyborach, więc no, nasza strategia jest taka, żeby jak najwięcej wyborców jednak skłonić do zagłosowania na Prawo i Sprawiedliwość. A Platforma Obywatelska w tym wszystkim? Platforma Obywatelska, no powiem tak. A to prawdą jest, co czytam na przykład w tych komentarzach, że prezes się wreszcie zdenerwował i powiedział, nie może być tak, że Tusk mnie obraża i obraża moją formację, a my grzecznie, pokornie przyjmujemy wszystkie słowa płynące od Tuska. I nie atakujemy, czy nie odpowiadamy na to? No zawsze kiedyś jest taki moment, że pewna cierpliwość się kończy. Myśmy chcieli trochę w tej kampanii jak gdyby tutaj wyciszyć te emocje. Niestety Platforma Obywatelska głównie gra na emocjach, głównie na tych złych emocjach, takich no, słownictwie, które naprawdę w polityce nie powinno funkcjonować. Powinniśmy się różnić, oczywiście jasno wyrażać swoje poglądy, no ale ten język nienawiści, który stosuje Donald Tusk, chociażby właśnie w związku z tym płonącym wysypiskiem czy składowiskiem odpadów, to naprawdę no to tutaj nie ma żadnego tekstu programowego, żadnej wizji, co będzie po wyborach, jeżeli Platforma wygra, tylko po prostu język nienawiści, który, no tak jak powiedziałem, powoduje, jest akcja-reakcja. Czasami rzeczywiście już nerwy nie wytrzymują i trzeba też odpowiedzieć takim jak gdyby ostrym, mocnym słowem. Mm-hmm. Takich słów będzie więcej, czy to już jest wszystko? Ja bym wolał, żeby było mniej, ale niestety realnie patrząc na rozwój kampanii i na stanowisko moim zdaniem Platformy, która właśnie chce budować kampanię na tych swoich emocjach, na tych złych emocjach, no i na tym jak gdyby pozyskiwać następne głosy, no ja się obawiam, że może ten język się jeszcze zaostrzyć. A w ślad za językiem będą podobne sytuacje, które miały miejsce chociażby dziś w okolicach Telewizji Republika, gdzie padały strzały. Co prawda z broni pneumatycznej, nie chodzi o to, że próbuje to w jakikolwiek sposób deprecjonować czy dewaluować. To była broń pneumatyczna, ale jak sama nazwa wskazuje, broń jest bronią. Koniec, kropka. No absolutnie, absolutnie. No ja jechałem w samochodzie teraz do radia i słyszałem tą informację. No rzeczywiście jest to niepokojące, bardzo niepokojące, jeżeli taka sytuacja miała miejsce. No trzeba dokładnie zbadać, jaki był motyw i tak dalej, no ale jeżeli to był motyw taki, że właśnie polityczny, medialny jakiś, no to pewnie nienawiści takiej politycznej, no to rzeczywiście jesteśmy już w złym momencie, w złym jak gdyby tutaj sytuacji.
sytuacji, tak, bo absolutnie, tak już mówiłem, możemy się różnić bardzo i to ostro w poglądach, ale no nie może być, dochodzi do takiej sytuacji. Ale niestety ten język czasami, który jest używany przez polityków... I na momencie panu przerwę, wystąpienie prezydenta i premiera Woli Karczewskiej.